Czy rekordziści przygotowani są do spotkania z mistrzem Rumunii od strony technicznej? Czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik? A jeśli guzik, to konfekcja. Zatem w jakich strojach wystąpią biało-zieloni? No, zespół wystąpi w meczu z mistrzem Rumunii w strojach przygotowanych specjalnie na Ligę Mistrzów. W kolorystyce całość zielona, z taką ciekawą kolorystyką na plecach, zielone spodenki, zielone getry. Bramkarze w strojach znanych już z meczów ligowych, żółta koszulka, czarne spodenki, żółte getry. Jakieś niespodzianki od strony technicznej, czy nie spodziewamy się? Nie spodziewamy się niespodzianek, także jeśli chodzi o wynik meczu. Cała ekipa mistrzów Polski przed sobotnim starciem z United Galati przeszła testy. Jaki ich wynik? Wynik jest negatywny, co dla nas jest bardzo pozytywne. A w pozostałych kwestiach zdrowotnych? W pozostałych kwestiach zdrowotnych jesteśmy w pełni zdrowi i przygotowani do meczu. Także jedyny zawodnik, który nie zagra, no to Michał Kubik. Trener Andrzej Szłapa dość aktywnie uczestniczył w pierwszej części rozruchu przedmeczowego. No tak, niekiedy warto się trochę poruszać i też trochę rozgrzać organizm przed treningiem. A jak przygotowania od strony stricte taktycznej do sobotnich zawodów? No tak, jesteśmy po analizach przeciwnika, wiemy co nas czeka. Wiemy, że jest to zespół, który na pewno jutro nam postawi wysoką poprzeczkę. Znamy ich atuty, znamy ich też minusy, więc jestem przekonany, że to wszystko wykorzystamy i jutro mecz zakończy się naszym sukcesem. Ale z tego co czytałem, jak to mówią w rumuńskich internetach, oni też znają rekord. No pewnie tak, no domyślam się, naszych materiałów jest dosyć dużo, bo wszystkie mecze są transmitowane i w internecie, i w telewizji, więc pewnie mieli z czego wybierać. No zobaczymy, na ile się przygotują do tego, żeby nam napsuć krwi. Krótko, zwięźle i na temat. Powodzenia. Nie, dziękuję, żeby nie zapeczyć. Zrobimy wszystko, żeby awansować do kolejnej rundy. Na kilkanaście godzin przed startem, przed pierwszym gwizdkiem arbitrów, jak samopoczucie i jak zdrowie w zespole? No, zdrowie dopisuje wszystkim zawodnikom. Przepracowaliśmy mocno ten tydzień i nie będzie z nami tylko Michała Kubika. Wszyscy zawodnicy są gotowi i zwarci, aby jutro awansować dalej. Zatem nie muszę pytać o nadzieje związane z meczem z mistrzem Rumunii. Tylko i wyłącznie zwycięstwo.